Nazywam się Rafał Kondracki. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni około 40 hektarów. Część stanowią warzywa, około 20 hektarów, a połowę uprawy zbóż i owoców, takich jak na przykład agrest. Znajdujemy się na polu brokuła, który był sadzony w poplonie na około połowy lipca. Warunki były bardzo trudne, gdyż było bardzo sucho i można powiedzieć, że posadziło się w suche pole. Brokuł Batory przyjął się bez problemu i tak jak widać, róże na dzień dzisiejszy, czyli 18 października, są w pięknym, jasnym zielonym kolorze. Pączek jest jednolity, wybarwiony, twardy. Róże bardzo łatwo się różyczkują, nie przerastają liśćmi. Miałem też tą odmianę wcześniej, na sadzeniach czerwcowo-lipcowych. I w tym czasie warunki są jeszcze gorsze, gdyż jest ciepło i brokuł może w tym czasie wykwitać, robić się rudy, tak jak robią to inne odmiany. Polecam tę odmianę na zbiór jesienny, jak i wczesnoletni, gdyż nie ma problemu ze sprzedażą tej róży na zakładzie, gdy się pojedzie, w porównaniu do innej odmiany, to ta odmiana jest śliczna, o tak można powiedzieć. Jeżeli chodzi o masę, to w porównaniu z inną odmianą, z innej firmy, to waga jednej skrzynki jest około 10% większa jak tej odmiany. Dlatego przy rosnących nakładach pracy i robocizny warto zainwestować czas i pieniądze w tę odmianę, żeby dalej sadzić i nie mieć problemów ze sprzedażą. Ten brokuł na tym polu dzisiaj będziemy cieli. Następna przecinka będzie za tydzień. Wyjątkowy rok, ponieważ jest, można powiedzieć, że susza stulecia. A tu widać, pomimo tego, że jest brokuł posadzony w poplonie, poradził sobie z tymi stresowymi warunkami, z okresowymi niedoborami wody. Widać, liście są zdrowe. Pryskałem preparatem Skorpion od grzyba, żeby nie było żadnych chorób, żeby nie było przebarwień na róży i żebym nie miał problemów ze sprzedażą, gdyż o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć plon i jakość najlepszej jakości, żeby pojechać na zakład i mieć pewność, że się towar sprzeda. To jest moment, w którym wycinamy takie róże z pola. Wielkość tej róży nazywamy takie talerze. Wcześniej jak są małe, to 5 zł, później cukiernice, później talerzyki, a to są talerze, które wycinamy. To są takie fazy, które takie są nazwy przyjęte przez nas. Jak zagląda się na pole i wie się, kiedy ciąć. Teraz też jest noce za chłodne, ten brokuł tak nie szaleje jak w czerwcu i można spokojnie sobie zbiór rozłożyć w czasie, nawet jak jest mniej osób, to różyczkuje się bez problemu i nie ma problemu na chłodni. Jest super jakość. Nie ma białych obwódek, bardzo ładne różyczki. Mhm. Łatwo się różyczkuje i co najważniejsze, jest zbita, twarda, ciężka. To i ładnie wygląda po zróżczkowaniu. Pan Rafał wspominał, natomiast jest jednakowego kalibru. Fajnie zachowuje kaliber po przeróżyczkowaniu. Nie ma problemu, żeby nie trzeba tych ruszy rozdzielać, rozłamywać. Bardzo, bardzo fajny to. I szybko się go przerabia też.